Można wyciągnąć. Ja tu dwie godziny na blokie stał. Weź tą kreskę, tam dalej, no bo nie stał, bo tam dwa, ja go wstawiłem, wyciągnąłem kurtyki, a to chodzi, dalej, nie? A wtedy jeszcze komórek nie było, nie? Chciałam odpalić, bo jak oni na to zamią, nie? Bo muszę mi wybaczyć, ale i po godzinie już nie mogłam się nikogo. No bo to nie można tyle tego filmy. No bo to jest tylko do tego, że rano sobie odpalasz. Ja. Biegnie pierwszy. A mówiłem 40? Brawo! Zapraszam. Numer setny, idealnie. I mamy dziś jakieś te? Tak, ale nie wchodzimy przed kamerę. No już jedzie, już zaraz będzie woda. Już, zaraz będzie woda. Wyszedł tam wodę. Nie mam podręcza. To już zaraz będzie. No, Ania tam woda. Maskow i Dawid. No będą listy wisiały, nie? Więc sobie pan wpisze na spokojnie. Brawo! Brawo! Zapraszamy po medal! No Kuba, jest moc! Gratulacje! Marek, szybko ma pić! Kuba, trzecie miejsce? No rodzina moja, wspaniale, czuło w moim domu! Ale jestem do mnie! Widzicie, że przyjechał! Brawo! No to ładnie! To za już minuty, macie wodę! Trochę dalej! Dobra, gratki. Nie, dobra.
dzięki masz 3 miejsce na dzisiaj, nie? Brawo! Marek jest, dobrze! Brawo! Agnieszka, no, pierwsza kobieta. Najbardziej tytułowana zawodniczka chyba powiatu żywieckiego i okolic. A przed nią dobiegł Michałak, Bartosz Michałak z Ryszemu i Łukasz Kaczmarek z Gostynia. Podam, że pierwszy raz jestem przed Agnieszką. Pierwszy raz. Pierwszy raz. O, to ma potwierdzenie. Pierwszy raz przed Agnieszką jest pan Matuszewski. Jakby był w górach, byłby chyba szybszy. Pan Maciej Koszarek biegł na metrę. I mamy następnego zawodnika. Jak biegnie, zaraz będziemy wiedzieli, kto to jest. Gratulujemy. Pan Bartosz Topczyk z Mchów. Powiat Śrem. Powiat Śrem. Rejon Wękołody. I mamy następnych zawodników. Teraz zobaczymy, kto to jest. Pan Jacek Szczepaniec ze Śremu i pan Wojciech Cicharski z Szymanowa. A w Szymanowie jest również bieg. Już niedługo, w maju. Zapraszamy. I pan Tomasz Kapusta z Kurnika. Dosłania pani zegar. A mój przyjaciel Maciuś pewnie sobie biegnie spokojnie, odlewnia szkoła to... A pierwszym zawodnikiem, historycznym już, który przybiegł w pierwszym biegu wiosennym, cross wiosenny Dąbrowa 2018, był pan Dawid Miastkowski z Leszna. Miastek Team i czas do... to jest pierwszy rekord do pobicia. 39 minut i 5 i 5 sekund. To jest nieoficjalny rekord, pierwszy rekord biegu, pierwszego biegu wiosennego w Dąbrowie. I mamy już drugą panią. Pani Agnieszka Kija, Robatowo. O, to mój teren. Wszyscy, którzy przybiegną dzisiaj, zawodnicy, którzy przybiegną na metę, otrzymują pamiątkowe medale, które są ekologiczne, zrobione z drewna i na takim szarym sznurku zrobionym z konopi. I mamy trzecią panią. Zaraz zobaczymy, kto to jest. Zapraszam. To fajnie było lekko? Pani Marlena Nowacka z Piastki. Piastki. Powiat Gostów. Jak panią nic nie ujmując, ale patrząc na daty urody, to chyba mamy pudło w kategorii. Pan Przemysław Koch ze Śremu.
I pan Maciej Nowacki również ze Śrebu. Pan Piotr Urbaniak-Starskie, pan też będzie w tym roku biec. Pan Bartosz Jackowski, Heklin, o brawo, brawo. Pan Andrzej Matyja, pan Krzysztof Michałowski, pan Marek Różański. Ze Śrebu wszyscy trzej panowie. I mamy pan Tomasz Grzelka, również ze Śrebu. A jest też nagroda dla zawodnika, najlepszego zawodnika okręgu, tak się wyrażę, obwodu szkoły. Przybiegł pan Tomasz Karola ze Sosnowca i pan Piotr Kozłowski z Medlina. Ale już mamy pana Bartosza Jackowskiego z Medlina, czyli pierwszy obwodu szkolnego już jest. Pan Bartosz Kulik, Śrem. Pan Rafał Rybarczyk, Śrem. I pani Lidia, widzę, dobiega jako czwarta pani. Pani Lidia Walkowiak, pan Arkadiusz Jaskulski, pan Robert Cichowski i Paweł Włoch, Szymanowo. No i morsów mamy też, powiedzmy, tak na pół. Pan Michał Marciniak i pan Marek Bartkowiak, oby dwóch panów wyszemu. Ciepło? Ładnie panowie. Super, była to, tak? Tak. Chyba cieszy. Pan Tomasz Piasecki Zaborową i pan Łukasz Michała ze Śrebu. Pan Piotr Starzalski ze Śrebu. Pan Arek Kamiński ze Śrebu. Jest Bycho, dobrze. Proszę. Pan Tomasz Grublewski z Śrebu. I pan Zbigniew Walkowiak również ze Śrebu. Brawo Adam! Adam Mucha, Borubiec! Pan Adam Mucha, Borubiec, zgadza się. Chyba sąsiad pan dyrektora. Pan Michał Sobczyński, Dominowo. Uwaga zawodnicy, oddajemy chipy po przebiegnięciu mety. Przypominam, żeby nie biegać z powrotem tutaj przy mecie. Pan Maciej Stachowiak bieg z Poznania. I Adam Dopierała ze Śremu. Przypominam, ściągamy chipy, zostawiamy tutaj w tych skrzyneczkach. I potem dopiero możemy z powrotem sobie na roztruchtanie, tak się wyrażę, pobiec z powrotem. Dzień dobry, witamy. Co? Widziałem cię już, ale mówię tu do jego, na tym miejscu powrotem. Tak, bo nie tak. Jak panie pracam, to tak jest. Pan Kamil Włosowski, panie Kamilu, z powrotem. Z powrotem. I chipa oddajemy, chipa oddajemy. Brawo, Tomek Żak, brawo! Do Dąbrowy przybiegł pan Tomasz Żak. I teraz były siatkarz, najspokojniejszy człowiek na świecie, którego znam. Kawy nawet nie piję, bo się denerwuję zaraz. Brawo Michał! Michał Maczkowiak, Starski. Pani Magdalena Michałska ze Śrebu.
Cały czas przypominam, panowie i panie, chipy ściągamy z butów i zostawiamy. I wtedy możemy sobie chodzić tutaj przy bramie. Pan Zbigniew Szymielski, górnik. A nasz tam na wodzie już jest okej? Już byliście na wodzie? Wszyscy... Pan Marcin Urbaniak wyszedł. I tu przyjechać o tyle? To na to, to nie wolno podchodzić, dobra? Pani Bogusława Wojtkowiak z Pyszącej. Brawo! Brawo, brawo, drodzy Państwo. Dobiegają następni zawodnicy. Pan Tomasz Wróz, Pyszące i pani Hanna Kazimierczak ze Śremu. Przypominam dla zawodników taka informacja kulinarna, można wyrobówkę w szkole sobie stosować, także kto chciał pójść, to zapraszamy tam. Pan Tomasz Jakubka ze Śremu przybiegł właśnie. I mamy pan Mateusz. O, pana Mateusza byśmy tu poprosili do nas na chwilę. Panie Mateuszu, poproszę tu do nas, bo pan pisze w języku Braille'a. Pan Marcin Pazunczyn, ksiądz wielkopolski. Około godziny 14 przewidywany jest czas na wręczanie nagród. Myślę, że tutaj spokojnie... Trochóweczka, kawa, placek, wszystko tak. Jest... Trochówka, kawa, placek i wszystko to, co pan dyrektor chciał powiedzieć. I mamy teraz na mecie pan Michał Siołek ze Śremu i pan Rafał Bożny z Brodnicy. Pan Kamil Kasprzak ze Śremu. Pani do mnie, tam. Pani Wioleta Matyja i pan Marek Zgoła, oboje ze Śremu. I mamy następnych zawodników. Pan Jacek Rączkowy ze Śremu i pan Łukasz Łukaszewski ze Śremu. Panie Rostow Dąbrowski, komorniki i pani Maria Wolska, komorniki. Pan Grzegorz Pankę ze Śremu i pan Marek Rzeź ze Śremu. Pan Jacek Dynyński, Starskie. Pan Leszek Stajnik. Kurnika. Pan Marek Magowski, Śrem. Pan Marcin Kostowski, Brodnica. Pan Łukasz Musielak, Śrem. Pan Krystian Rozmiarek, Nucimy. Jak było na trasie?
Nic nowego, ciężko. Zależy, że nie było. Czy to wiem, czy błoto było, albo też nie było. Pan Dawid dopierała, ma słowo. Sześć osób już dobiegło, także myślę, że byśmy bliżej końca niż początku. I dobiega pan Damian Wita, który jest organizatorem biegu, który będzie się 21 kwietnia, biegu ekonoma, tak zwanego, w parku miejskim Ślemy. Zapraszamy dzisiaj. Przypominam o chipach, które zdejmujemy z butów i odkładamy do koszyczków. Pani Agata Akuszewska z Puszczykowa. Pan Mateusz Łykowski z Poznania. Jeszcze będziemy coś dołożymy. To będzie już akura na 3 metry na poziom, można, ona będzie jeszcze. Nie, to fajna trochę. No, jest wymagająca trochę, ale nie jest. Jak tu polecie? No. Adam przyjechał, a był przy wodzie. Adam już tam jechał sobie od tyłu, a pojechał pan Robert Gielgosz. Wszystko odwijać. Czyli ostatni będzie na pewno na 100%. Tak. O, jeszcze nie ma sporo ludzi, bo widzę, że Gośki, Macieja, Marceliny, no to jeszcze poczekamy. No, to z 80 już jest na mecie, nie? Aha, już. A koło setki jest. No, nie no, to przyjęliśmy. A, no. Bo tam dodatkowy, co przyjechało dzisiaj, gdzie poznaczało. Będą puchary za trzy kategorie, w kategorii popyt i ciężko, bo tam
No i teraz finisz mamy, zobaczymy, bo nie wiem, czy będzie wyniki. Pani Anna Sarnecka ze Sieną, pani Katarzyna Dentner. Nie, to dobrze? Chyba dobrze. Tak? Nowak po prostu. Przecież to proste polskie rzeczy. Dobrze, szanowni państwo, biegamy dalej. Mamy taką informację, że w kategorii... Uwaga, jedzie samochód, jakbyśmy mogli odsunąć się tak do płotu troszkę, bo on po przypłocie pojedzie. A ja nie siedzę w tym. On przy płocie pojedzie, tak że ja tam się... Ale ona nie zrobiła. Dobra. Brawo. Pani Martyna Klauza, roku 2001. Najmłodsza na razie tutaj z państw, które przybiegły. Ma panią! Brawo! Jakaś radość nieustająca, zaraz zobaczymy. Rodzina! A rodzina! Pani Adama Górna ze Śremu i pani Małgorzata Szymaniak-Stawskiego. Numer kibiców ma ktoś, ale nie ma tu wybierający. Numerem 65, zaraz zobaczymy. Marek Kiganiak-Gądrowy, a dlatego to tak jest. I biegamy biada, czy dobiegają panie. Teraz zobaczymy, kto to dobiegł. Pani Anna Kościelniak ze Śremu i pani Natalia Górnek-Tyszącej. Pani Marzenka, widziałaś, mówiłeś, że będzie lekko. No, pani Marzena Łączna z Bochowa. Pani Monika Koch z Boguszyna. Teraz pani Monika Koch, dobrze mówię? W różowym takim. O, cipa mamy na nodze i go ściągamy tam. Nie Monika? A ja, pani Monika? Jeszcze raz? 38. Pani Marzena Łączna. Tak, no chodź. To przepraszam. To pani Marzena, pani ma taka dobra i zdjęła tego cipa na przeproszenie i tam zostawiła? Bo się od drugiej raz odbije. Jeszcze nie. Pan Robert Drzepecki, Kalisz, pani Dominika Kowalczyk, Wrocław i pan Maciej Owsiany ze Śremu. Przypominam biegaczom, po przebiegnięciu mety proszę zostawić przypad w tych skrzyneczkach, ponieważ może drugi raz się coś odbić i wtedy nie będziemy wiedzieli, jak tam wyniki. Przekroczyliśmy 90 osób, które już dobiegły do mety. Myślę, że jeszcze kilkanaście osób jest w lesie. Pan
Pani Aleksandra Kotowska z Brodnicy dobiegła i pani Dorota Wośna z Brodnicy również. To już trzy osoby z Brodnicy? No to się dzieje w tej Brodnicy. No tam ogólnie do Brodnicy nie ma sportowo, ale dobrze, że już jest. Ale dobrze, że już jest. I mamy następne nasze panie, pani Karolina Praczyk ze Śremu, pani Anna Tomczak ze Śremu. O, pani Karolina tak w ogóle z Dolska pochodzi, nie? Brawo! Dobrze. Mamy następne dwie panie. Brawo! Pani Agnieszka Piasecka-Kałużna ze Śremu i pani Marta Trzcińska z Książa z Dolska. Dobra, dobra. I mamy teraz rodzinnej atmosferze. Wiosna idzie. Brawo! Brawo, brawo, brawo. Zobaczymy teraz jeszcze kto to jest. Kiedy odbiegną panu na metę. Pięknie! Chodźcie, panie. Pani Natalia Szmania ze Śremu, pani Paulina Matuszewska ze Śremu i pani Magdalena Dziewczowska również ze Śremu. W tym samym czasie biegły, mówię tutaj. Przypominamy o jeepach, żeby tutaj odejść tam jak najdalej od mety, bo one się mogą drugi raz czytać. No czekamy, bo tutaj jeszcze powinien tutaj nam przybiec. No wreszcie, bo tutaj żeśmy wszyscy płakali. Co tam robiłeś? A na statku, no, no, no. Marki, na pewno ty jeszcze masz telefon do tego gościa, co jedzie ostatni? No, ale to tam, a co potrzeba? No cię, gdzie na ciebie tacy są, to on będzie kogoś jeszcze potrzebny. On na pewno zbierają jeszcze, wiesz, tam jest, on na pewno nie wyprzedzi. Jeszcze na pewno nie ma Macieja Wachowiaka, Marceliny Wachowiaków nie ma. Szanowni Państwo, czekamy jeszcze, bo jeszcze są na trasie do Łodnicy. Za ostatnim jest samochód, który będzie tak zwana
zmiotła, która wszystko wygniata. Momenty, do którego przyjedzie jako ostatni i tu sprawdzimy, czy wszyscy się odbili. To wtedy dopiero możemy powiedzieć, że zakończyliśmy bieg. Brawo, brawo, brawo. Mamy tę biegła pani, zaraz zobaczymy. Agnieszka Wrąckowa, jak się. Strójnie zdobi człowiek, a wnętrze się liczy. Ja nie powiedziałem do was, tylko ja powiedziałem, że to znam, że tak nie zdobi, nie? Bo to jest w Polsce, to jest w Polsce. Uwaga, jedzie samochód, nie wiem, czy chce przejechać, czy nie. To Marek. A Marek był ostatni i wiadomo. Jeszcze nie ma Macieja w Wachowiakach. Agnieszka Frutko przed chwilą biegła, no. Jeszcze Wachowiaki. No podjedź, zobacz. Pani z numerem 90? Oni sobie zdjęcia. Przypominamy o teamach, nie wchodzimy? Chyba, że jest to ten. Lepiej zdjąć od razu tego teama, zostawić. Jacek, dźwig potrzebny, żeby się schylić? Pani Magdalena Dzieńczowska i pani Agnieszka Wąskowek proszone są, nie Wąskowek, pani Paulina ma to szybko, chyba? Nie, dobrze, pani Magdalena Dzieńczowska i... A niech pani Magdalena ma Macika, zaraz poprosimy, żeby się... Daję! Ale tam. A, widzę, dobra. A tam to już tak jak miało, czy jest to gwiazda? No, no, daję. To jest 11 minut. Mogę doświadczyć, mam 5, biegałem. Leon, chodźcie co na tych? Nie, no. Teraz powiem, że tam... Popela, która
Wydełka. Uwaga, jest samochód od strony płotu, będzie przejeżdżał. Nie, 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 on ma tam przejechać. Od strony płotu niech jedzie. Jeszcze dwie osoby są na trasie. Brawo Marcin, Marcelina, brawo! To ostatni pewnie będą. I to są ostatni dwóch zawodników mamy. I teraz pani Marcelina Wachowiak z Mosiny, pan Maciej Wachowiak ze Śremu. I to są ostatni zawodnicy naszego biegu. I teraz zapraszamy wszystkich zawodników, kibiców do szkoły. Na tle muralu, tak. Muralu. Będzie wręczanie nagród. Także zapraszamy. Przypominam o chipach, kto jeszcze tam ma, czy bucie, to niech włoży. Na jakiego dowiemy w szkole jeszcze najwyżej. Także zapraszamy wszystkich na grochówkę oczywiście i słodkie kawa, herbata, kto to lubi. I około godziny, mamy godzinę 25 po pierwszej, koło godziny 14 będzie wręczanie nagród. Wyniki jakie jest tego na zobaczenie? No zaraz na tym, bo teraz przebiegł z pawiku przyjdzie, nie? Tak, tak, a Marek ma szczęście do tak. Ale to był nie, nie, to chyba było z nami, to taką większą górkę sobie też poszedłem.